Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy trening zespołu seniorów w nowym sezonie 2021-2022. Zaprosiliśmy Państwa, żeby przedstawić ten zespół i w zasadzie pochwalić się, że wreszcie po kilku latach takich prób udało się sfinalizować taki projekt, który mieliśmy zawsze w zamyśle. Skupić w zasobach tutaj drużyny Grudziądzkiego Klubu zawodników, którzy są związani z Grudziądzem, są z Grudziądza i chcą tutaj grać, a dotychczas gdzieś tam rozproszeni byli po klubach okolicznych, w wyższych ligach też również, ale udało ich się namówić, przekonać, żeby zagrali w tym sezonie właśnie w barwach Stali Grudziądz. Stąd kilka bardzo takich fajnych nazwisk, myślę, znanych w Grudziądzu i pozwoli to również przyciągnąć kibiców, sympatyków piłki nożnej, takich osób, którym bliska jest właśnie piłka nożna i to granie przez lokalnych naszych zawodników, którzy będą mogli się pokazać. Jeżeli chodzi o sztab trenerski, jeszcze może dodam, no nie zmieniamy tak naprawdę, bardzo fajnie poprzedni sezon się udał. Trener główny Adam Marks ma kilka osób tam do pomocy, kierownika drużyny, jest też w zapleczu drużyna młodzieżowa Marcin Stopel, który prowadzi zespół juniorów, też wspiera szkoleniowo trenera pierwszego zespołu seniorów i dlatego pomysłem trenera Adama właśnie było też, żeby kilka fajnych nazwisk pojawiło się na liście. Myślę, że Adam powie kilka słów o tym i przedstawi też te nazwiska już konkretnie. A będziecie Państwo mogli również zobaczyć na pierwszym treningu, również porozmawiać z zawodnikami, zobaczyć jak ten trening pierwszy będzie się już tutaj układał. Tak, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o zespół, zespół będzie bardzo pomieszany, w sensie takim, że jest dużo młodzieży, ale również dużo doświadczonych zawodników. Głównie tutaj tych zawodników doświadczonych ściągnęliśmy, udało nam się tutaj ściągnąć to, co prezes powiedział. Mamy pomysł takiego projektu, żeby ci chłopacy wszyscy, którzy gdzieś tam grają, grali po okolicznych klubach poza Grudziądzem, zasilili tutaj naszą Stal Grudziądz. Z tego względu, że to są chłopacy z Grudziądza, wychowankowie, nie tylko Olimpii, ale również i Stali, i starego Stomilu Grudziądz. Dlatego też taki tutaj był pomysł. Myślę, że ta mieszanka tego doświadczenia z tą naszą młodością pozwoli nam realnie patrzeć na cel, który sobie postawiliśmy, czyli awans do piątej ligi. Jeżeli chodzi o tych zawodników, ostatnio, którzy tutaj nas tutaj zasilili, oni występowali w czwartoligowych i piątoligowych klubach. Jest to Adam Rejze, Mateusz Wiśniewski, Maciej Koczur, Jakub Górski. Tak, Paweł Górski, Jakub Warszelski. Z powrotem tutaj do nas, do klubu wrócili Tomasz Ziółkowski i Wojtek Tadajewski, także Kamil Duchowski. I Kamil Duchowski, który akurat no, pechowo teraz dzisiaj go nie ma na treningu z przyczyn prywatnych, ale myślę, że ta dziewiątka zawodników doświadczonych i ogranych w wyższych ligach pozwoli, tak jak powiedziałem, tutaj realnie myśleć o awansie. Dzisiaj zajęcia będą miały charakter tak naprawdę bardzo taki wprowadzający. Chłopacy mieli prawie 4 tygodnie przerwy, także dzisiaj na spokoju chcemy zacząć ten okres przygotowawczy. Troszkę się nam on wydłużył, bo obstawialiśmy, że liga rozpocznie się 14 sierpnia, ale dzisiaj jest właśnie nowy terminarz przez KPZPN wystawiony i inauguracja sezonu będzie 28 sierpnia. Myślę, że tydzień wcześniej będzie puchar, dlatego mamy sporo czasu do przygotowania się do tego sezonu. Frekwencja jest naprawdę zadowalająca. Jest 23 zawodników obecnie dzisiaj na zajęciach, także myślę, że to pozwoli nam naprawdę na dobre przygotowanie. Zadam jeszcze pytanie do trenera przy okazji, żeby wytłumaczyć kibicom, którzy są kibicami piłki nożnej, ale tej wielkiej. Granie w A-klasie to jest u nas 7, tak? Poziom rozgrywkowy. Czy to jest granie dla... Tak? Ekstra, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, tak, 7. Czy to jest granie, bo to jest granie amatorskie dla amatorów, czy to jednak muszą być już zawodnicy, którzy przez kluby od małego przechodzili, czy to mogą być zawodnicy, którzy nigdy w piłkę na przykład na poziomie klubowym wcześniej w młodym wieku nie grali. Kto gra w takiej lidze? No ciężko tutaj mówić, żeby to byli zawodnicy, którzy nigdy w piłkę nie grali, żeby to byli zawodnicy, którzy nigdy nie kopnęli gdzieś na jakimś poziomie czy juniorskim tej piłki, ale no o zawodostwie tutaj daleka droga, jeżeli chodzi o zawodostwo. Oczywiście my tutaj jako sztab i jako klub robimy wszystko, żeby to jak najbardziej profesjonalnie i zawodowo wyglądało, bo tak chcemy pracować, ale no wiadomo, że tutaj chłopacy nie zarabiają z tego, bardziej jest to ich pasja, tak, bardziej ten projekt tutaj im się spodobał, bo chcemy zrobić
jakąś ligę, możliwie jak największą, i dlatego tutaj ściągnęliśmy ich po to, żeby nam w tym pomogli, tak? Ale mówię, no jeżeli chodzi o zawodostwo, no to ciężko tutaj mówić, żeby tak było. Aczkolwiek no nie mogą być to amatorzy tacy, że tak powiem, może brzydko, z podwórka, tak? Czy muszą być piłkarze, którzy już tą piłkę od lat kopią od naszego wieku, gdzieś tam w pewnym momencie, albo z różnych powodów się nie udało? Z różnych powodów, dokładnie, z różnych powodów już nie grają na wyższym poziomie. Ale też warto wspomnieć, że to jest dobry sposób na przygotowanie zaplecza dla tej wielkiej piłki tak naprawdę, bo w zasadzie granie w A-klasie, w piątej lidze pozwala występować w drużynie tej młodzieży, która się też szkoli w klubie już od najmłodszych, tak od Żaka, od piłkarza gdzieś tam poprzez te zespoły młodzieżowe. My się cieszymy z tego, że w zespole właśnie mamy sporo też osób z tych drużyn młodzieżowych, ale już zdobywają te pierwsze doświadczenia i mamy nadzieję, że tak naprawdę mogą zasilić te zespoły właśnie z wielkiej piłki. Znaczy, jeżeli chodzi o budżet, to oczywiście trzeba mieć. Tu jest kwestia, powiedzmy, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, powiedzmy tam 20-30 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę taki budżet. To nie są jakieś wielkie pieniądze, aczkolwiek dla klubu, który jest stowarzyszeniem, który boryka się oczywiście z takim notorycznym brakiem środków, bo to na wszystko jest potrzebne są pieniądze, to są to środki tak naprawdę na sędziów, na wyjazdy, na sprzęt sportowy, stąd to jakieś zaplecze finansowe trzeba mieć. Na szczęście mamy też osoby i tych sympatyków, którzy chcą nam pomóc i wspierać, więc jakby jakieś środki udało się tutaj zebrać. Oprócz tego też ta działalność klubu, która od lat jest rozwijana i dzięki której my jesteśmy w ogóle w stanie się utrzymać. Tak? To trzeba powiedzieć, że z żadnej dotacji nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę realizować tych zadań, prowadzić tylu drużyn. I to jest jakby naszą pasją, że pracujemy też po to, żeby tak naprawdę te pieniądze były na... nawet ten zespół seniorski. Często się mówi tak, że jakby tutaj, żeby nie finansować tego zespołu seniorskiego, ale bez tego zespołu seniorskiego nie byłoby sportu młodzieżowego, tak? Bo tak naprawdę ta młodzież, dzieci, które trenują, one muszą mieć tą drogę i to spojrzenie na to, żeby podążać za swoimi idolami, gdzieś tam patrzeć, podpatrywać, czy nawet grać i trenować ze starszymi kolegami. Jeszcze mam jedno pytanie, czy pan prezes ma jakieś dalsze plany wykraczające poza ten sezon, że nie wiem, Stal będzie chciała być w przyszłości konkurencją dla Olimpii na przykład w Grudziądzu, czy raczej cały czas uzupełnieniem tej takiej, powiedzmy, oferty seniorskiej piłki? Wiecie, czy to jest tylko plan na ten sezon, żeby wejść do piątej ligi, czy są jakieś dalsze plany? Znaczy nie, plany są dalsze oczywiście. Tutaj rozmawialiśmy też o tym od lat. Ja gdzieś miałem okazję rozmawiać z osobami związanymi z Olimpią, że my nigdy nie chcieliśmy konkurować tak bezpośrednio i jakby wygryźć Olimpię, czy zastąpić ich jakby w tych rozgrywkach. Chcemy ich uzupełniać. Już pamiętam takie rozmowy z poprzednimi prezesami, żeby być tym zapleczem właśnie dla Olimpii, żeby ta młodzież, która u nas się wychowuje, mogła również docelowo zasilać ten zespół w pierwszej, w drugiej lidze, no, w tym sezonie trochę niżej, ale mamy nadzieję, że to wróci i mając dwa takie kluby, które ze sobą współpracują, mające też obiekt, który może być wykorzystywany do sparingów, do treningów, do obozów sportowych, myślę, że to są dobre warunki właśnie do tego, żeby ta piłka się rozwijała wspólnie, a nie gdzieś tam tu na jednym podwórku ze sobą konkurować. To jeszcze dopytam o kadrę, czy ona jest już zamknięta, czy jeszcze jakieś nazwiska wchodzą w grę? Znaczy jeszcze wchodzą w grę, dlatego że tam pojedyncze osoby jeszcze pojawią się też na dzisiejszym bądź na kolejnych treningach, prowadzimy rozmowy, też są zainteresowani dołączeniem do zespołu. Tak jak trener wspomniał, tutaj kadra jest 20 kilka nazwisk w tej chwili. Cieszę się, że też osoby, które w zeszłym sezonie grały, które zdecydowały tak naprawdę, że już chcą ustąpić trochę miejsca nowym zawodnikom, ale nadal z nami trenują, nadal będą nas wspierać, to jednak 20 kilka osób na treningu to jest niezły potencjał. Tak? Zdarzało się, że wcześniej zespoły, które występowały w lidze, pierwsza runda dosyć dobrze, a później druga runda zawsze problemy z kadrą. Tu mam nadzieję, że pokazuje ten skład i zapał trenera Adama, że taka szeroka kadra pozwoli na to, że w obu rundach będziemy mieli silny zespół.
co daje granie właśnie, bo to nie jest granie w A-klasie, czy teraz na konsoli, z tego słyszałem, to nie jest granie na razie dla wielkich pieniędzy, dla jakichś tam, no pewnie dla swojego rozwoju cały czas tak, ale nie dla wielkich pieniędzy, więc co tutaj jest najważniejsze, że się chce trenować na takim upale i grać potem w A-klasie na takim poziomie rozwijającym? Przede wszystkim przyjemność, spotkanie się ze znajomymi, z kolegami, możliwość dalszego rozwoju, perspektywa awansu. To są wszystkie czynniki. Proszę powiedzieć, bo wy zaczynacie dopiero te przygotowania, tak? Tu trochę skład jest, widzę z tego, co słyszałem, zmieniony, czyli dużo pracy chyba przed wami i ten okres tak będzie dosyć intensywny. Tak, skład nam się bardzo zmienił. Około 6 transferów na ten moment. Na pewno jest perspektywa awansu, także to nas cieszy. No i będziemy wszystko robić, żeby tak się stało. A tu dużo trzeba pracy, żeby się zgrać z jakichś kilka nowych osób, czy jednak będzie to dosyć proste? Mam nadzieję, że jak najszybciej się uda zgrać. Trener oczywiście będzie robił, zrobił wszystko, żebyśmy się dobrze zgrali. No i wszystko w naszych nogach. Czyli rozumiem, że jak się gdzieś kiedyś zaczęło grać w piłkę od małego w klubie, to zostaje już na całe życie, tak? Że nie można się zniechęcić? Znaczy... No bo ja rozumiem, że też gdzieś tam ambicje były na pewno większe, ale... Najważniejsze, żeby po prostu grać, tak? Się realizować. Tak, to jest taka przyjemność największa z tego, żeby móc cały czas grać w tą piłkę. Nieważne, czy to jest pierwsza liga, czy czwarta, czy A-klasa, ale fajnie można przyjść, potrenować, zagrać z drużyną, spotkać się ze znajomymi. No i tutaj też będzie można porywalizować na końcu, powiedzmy, bo to jest jednak liga, która będzie się składała z 14 czy 16 zespołów, gdzie będą jazdy mecze u siebie, gdzie naprawdę trzeba będzie, pewnie jest... Z większością drużyn nogi nie odkładać, dać się wszystko, tak? To na to się tam też nastawiacie? Tak, na pewno żadna drużyna nie odstawi nam nogi. Nikt się nie położy na boisku. Będzie trzeba każde zwycięstwo wyszarpać. Tak samo będzie walka ze składem. Przyszło dużo nowych osób jakościowych. Będzie trzeba w skład powalczyć. Nikt nikomu nic za darmo nie odda. No właśnie, uzupełnienie świetne. Dzięki, powodzenia. Dziękuję, powodzenia. No to proszę powiedzieć, dlaczego, co ponad skłoniło, żeby tutaj reprezentować barwy Stali i walczyć o awans do piątej ligi w A-klasowym klubie? No, jest tutaj ciekawy projekt. Prezes razem z trenerem postanowili zbudować drużynę opartą na chłopakach z Grudziądza. Zaprosili nas na rozmowy. Po pierwszych rozmowach doszliśmy już w sumie do porozumienia i chcemy razem tutaj z chłopakami zrobić awans do klasy okręgowej, a zobaczymy co będzie za rok, za dwa, może uda się awansować jeszcze wyżej. No i będziemy starali się kolejne cele realizować. Co jest dla pana najważniejsze i co daje przyjemność właśnie w grze w piłkę? Bo ktoś powie, no a klasa, granie nie dla pieniędzy, to właściwie po co tutaj ludzie się spotykają? Piłka nożna generalnie dla nas wszystkich tutaj jest pasją i samo granie w piłkę jest przyjemnością. W sumie. Czy zakłada pan, że walka o awans do A-klasy to będzie ciężka batalia i trzeba będzie naprawdę się... Z A-klasy do piątej ligi, to będzie ciężką batalią, trzeba się tutaj sporo napocić na przestrzeni całego sezonu? Myślę, że z szacunku do wszystkich przeciwników, no i podejrzewam, że nie tylko my, ale i inne kluby też mają taki cel, więc będzie, myślę, że będzie ciężko i będzie ciekawie, co jest fajne. To jeszcze na koniec, jak pan ocenia tą drużynę, no dzisiaj macie pierwszy trening, ale pewnie wielu się tutaj znacie, tak? Jest dużo znajomych, tak rozumiem? Znam kilku chłopaków. Myślę, że powstaje tu całkiem ciekawy zespół i mam nadzieję, że uda nam się, tak jak już wcześniej wspomniałem, realizować cele, a naszym celem pierwszym jest awans do klasy okręgowej. To ja dziękuję. Proszę mi tylko przypomnieć imię nazwisko. Paweł Górski. Dziękuję, powodzenia życzymy.